Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No nie ma lekko, chleb po 10 dolarów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tyszeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach o filmikach bardzo często zdemonetyzowanych. No chleb, nie, w Polsce takie było powodzenie. Nie ma lekko chleb podychu, czy tam za ileś, no dlatego, że te ceny wzrastały. No i teraz chleb jest za bochenek chleba, no to mniej więcej 10 dolarów. Jakieś takie płatki owsiane też tam po 7, 8, 10 dolarów. Także to wszystko będzie decydowało o tym, co, jak będą Amerykanie głosowali. No Amerykanie zorientowali się, że jednak komunizm Bidena, komunizm Obamy i tak dalej, no to nie doprowadził do niczego. Panika nie doprowadziła do niczego, także te wybory będą ważne, no i będą jednak ludzie decydowali o tym. Dużo się rzeczy dzieje na świecie, te konflikty izraelskie, palestyńskie, rosyjsko-ukraińskie i tak dalej, no ale jednak polityka no to jest... lokalna, polityka lokalna, jak się popatrzy na te badania jakieś społeczne, no jak się zapytać Amerykanów, co jest najważniejsze w ich życiu i jaki jest wyznacznik ekonomii dla nich, z ich perspektywy, no to 4% to tylko powiedziało, że giełda. Także 4% powiedziało, że giełda. No teraz Dow Jones, no to spada na łeb, na szyję przez ostatnie parę dni, szczególnie od tego napadu na Izrael. Także 4% się martwi giełda. Czyli niedużo. 11% martwi się swoimi własnymi finansami, czyli niekoniecznie inwestycjami na giełdzie, tylko jakimiś własnością prywatną, oszczędności i tak dalej. 15% powiedziało, że najważniejsze dla ekonomii jest unemployment. No i w Ameryce, czyli bezrobocie. W Ameryce to też jest dziwaczna sprawa. Jak w Ameryce mówią o bezrobociu, no to nie znaczy, że jest to procent ludzi bez roboty. To jest procent ludzi, którzy uzyskują, którzy biorą ubezpieczenie przeciwko bezrobociu, bo normalnie jak każdy tam pracuje, no to pracodawca płaci tam 1,5% na właśnie na wypadek, jeżeli ktoś straci pracę. Także te liczby to są tych, którzy dostają te czeki. No teraz już nikt czeków nie dostaje, no ale ci, którzy dostają te przelewy na ich konto i są wypłacane. To jest amerykański unemployment. 56% jednak powiedziało, że ceny w sklepach spożywczych, ceny domów, ceny samochodów. No i tu jest ten idiotyzm, bo kretyni ekonomiczni w Ameryce. W Ameryce, jak mówią o inflacji, no to niestety ceny energii, ceny jedzenia nie wchodzą w to. Lata temu, no to był tak zwany ten koszyk inflacyjny, no, ale zwane gapy komunistyczne wyjęły to dla obliczeń tych rządowych. Także ten główny urząd statystyczny, jak liczy, no to tam ani energii, ani jedzenia nie ma. No ale każdy normalny człowiek gryzie zębami i mówi, że ci debile mówią, że jest 7-8-10% inflacji. No a jak się przychodzi, no to właśnie chleb kosztuje 1,5 razy więcej, jak nie więcej, czyli 150% tego, co było 1,5 razy. No i to jest i ekonomiści no to trywializują to, minimalizują to i się dziwią. Dziwią się, że społeczeństwo, że obywatele tak się bardzo tym denerwują. No ale to tak jak w budżetówce, tak? Banda obiboków. No i jak się popatrzy, jak ludzie idą do sklepu i patrzą na pudełeczko kaszki mannej czy
chleba, no to człowiek przychodzi i mówi, o, no to chyba, razem z mlekiem będą te płatki owsiane. Okazuje się, że są bez płatków owsianych. 30% wzrosły ceny przez ostatnie za Bidena rządzenie. To jest wszystko strasznie bogate, strasznie drogie. Firmy produkujące, oni nie chcą podnosić cen, no to co robią? No to robią coraz mniejsze pudełeczka, opakowania, te jogurty, nie jogurty, wszystko po prostu dostaje zaniku. Jest tak zwany shrinkage, czyli się to zmniejsza na naszych oczach. Także nawet jeżeli ktoś w rodzinie zarabia 70-80 tysięcy, czyli powiedzmy 30-35 dolarów na godzinę, czy na jedną osobę, czy pomiędzy dwoma osobami, no to ciężko jest wyżyć. No ale jedzenie to jest jedna sprawa, samochody też to jest nieprawdopodobna rzecz. Średnia cena samochodu nowego w Ameryce w 2023 roku, no to było 49 tysięcy, a w 2019 było 37 tysięcy, także to jest 11 tysięcy z 50, to jest spora proporcja. No i większość tych wzrostów to przyszła w zasadzie w 2020-2021. Na dzień dzisiejszy ceny nowych samochodów to są średnio większe o 30% niż to, co było za Trumpa 4 lata temu. No teraz ten wzrost troszeczkę się opanował, troszeczkę się spowolnił. Także te wszystkie, to się ustabilizowało, i produkcja, i materiały, i tak dalej. No ale to też jest, dlaczego ceny rosną. Fabryki, które robią te samochody, po prostu mówią, że nie chcą robić tanich samochodów. W 2017 roku było na rynku amerykańskim, no to było około 36 modeli samochodów za poniżej 25 tysięcy. Czyli było czego wybierać. No, na dzień dzisiejszy, no to jest tylko 10 samochodów poniżej 25 tysięcy. Od 28 roku, od 2018 roku liczba samochodów za ponad 100 tysięcy, no to dzisiaj jest już 32 różne modele samochodów za ponad 100 tysięcy, a w 2018 było ich tylko 12. Także w zasadzie te wszystkie fabryki robią bardzo, bardzo drogie samochody i wolą sprzedawać z większym narzutem. No, sporo ludzi może sobie powiedzmy pozwolić na to, no ale nawet jak się weźmie powiedzmy tam 40 tysięcy na 7%, no bo teraz jest taka inflacja na 5-6 lat, no to później tam spłata takiego samochodu to jest 700-800-900 dolarów na miesiąc przez powiedzmy 60-62 miesiące, tak? Także nie ma jakichś takich samochodów nowych, żeby można było kupić. Samochody elektryczne są jeszcze droższe, no ale fabryki w ogóle się wypinają na samochody elektryczne. Domy to jest też ciekawa sprawa. No, rząd doprowadził do tego, że to wszystko jest tak drogie, no bo zawsze pchał, żeby banki dawały pożyczki, no ale teraz ta panika 19, inflacja 19, no to spowodowała to, że 4 lata temu, no to mniej więcej cena była 260 tysięcy, taka średnia krajowa. No to wszystko z takich, powiedzmy, średnich krajowych, bez dokładnych na konkretne stany, czyli z 260 tysięcy na teraz na 390 tysięcy, czyli 45% przez 4 lata. Inflacja komunistyczna galopująca. No, nie budują nowych domów, no dlatego, że również ceny materiałów wzrosły. Tak, także na razie jest na rynku wystarczająco
bieżąco tych domów. No ale te nowe domy również wzrosły. Wzrosły o ponad 36%. 4 lata temu było 320 tysięcy, teraz w 2019 roku, teraz średnia jest 430 tysięcy. Także młode rodziny, które nie mają czego sprzedać, no to jest w zasadzie niemożliwe, żeby cokolwiek kupić. No bo jak ktoś tam kiedyś kupił ktoś taniej, co parę lat tam jakoś odkładał, dokładał i sobie jakoś uzbierał. No polityka cała Bidena długoterminowo, no to no nie jest, Ameryka nie jest szanowana. Nie jest szanowana teraz i obywatele w sumie będą głosowali nogami za tym, za swoim codziennym życiem. Tak, także to jest tragedia na całym świecie, no ale niestety ludzie będą głosowali w swoim własnym interesie. Czy Biden będzie działał na scenie politycznej całego świata? No nie ma poparcia. Dużo w Ameryce było wpadek i politycznych, i ekonomicznych, i wszelakiego rodzaju. Także no nie ma Wenezueli, nie będzie Wenezueli w Ameryce, no ale jest nieprzyjemnie. Ciekawe jest, że ilość emigrantów właśnie w Ameryce, tych nielegalnych, którzy przekraczają granicę na południu, no to największa liczba ludzi, no to jest właśnie z socjalistycznej Wenezueli. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzień o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję bardzo, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie głosujcie na komunistów. No, wszędzie, gdzie jest komunizm, no to jest niestety syf, kiła i mogiła. Zdrowia dla normalnych.